Nie, bo ona się pytała, czy żałuję tego, że wyruszyłem na przygodę pokemonową. I ja powiedziałem tak, bo przeklikałem i się zrobiło przykro. I mi jest teraz przykro. Profesor Juniper, nie! When the duck walked up to the lemonade stand and he said to the man running the stand, he said, hey, pa-pam, pam-pam. Gardener grapes? The man said, no, we just sell lemonades, but it's home, it's... No thanks, it's... and he waddled away. Really waddled away. Dobrze, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym 49. odcinku z serii Pokémon Eglog vs. Blaze Black, Old White, coś tam, to nie jest 49. odcinek, tylko 48. W którym ja będę się zmierzył z liderką Aelis, a Peter będzie mnie gonił, bo może. Oprócz tego, co się działo w naszym życiu, to pewnie się dowiecie w trakcie tego odcinka. Peter, przywitaj się ładnie, bo jest tutaj ze mną też Peter, także no, no, on. Waddle, waddle. And he waddled away. Waddle, waddle, waddle. Till the very next day, pam, 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 już jestem. Dobrze, co ja miałem powiedzieć jeszcze? Outfit recap, lecimy z tym koksem od razu. Ja mam na sobie koszulę flanelową, taką jak była w poprzednim odcinku, ale koszulka pod spodem jest inna, bo mianowicie jest to koszulka Choose Your Weapon, a istnienie spodni oczywiście niepotwierdzone. Jeżeli chodzi o mnie, to jest koszulka Smoking... Shocking. Nie próbujcie palić papierochów. Żadne Smoking. Shocking i jak zwykle Crop, bo Crop ma to do siebie, że oni mają super ciuchy, ale ich ich wrzucanie swojej nazwy marki wszędzie to nie jest zbyt dobre. Nie podoba mi się to osobiście, ale no jakby no, daję im za to pieniądze, więc chyba im się opłaca. No najwyraźniej. Oj, tak. Mi się coś... Jesteśmy teraz przedstawieni w drużynie, w takim razie przechodzimy teraz szybko, bo chyba nic więcej do dodania nie mamy z kwestii outfitowo-recapowej. Istnieje spodnie oczywiście niepotwierdzone. Na pierwszym miejscu w moim... Ja nie umiem dzisiaj mówić, nie umiem nic zrobić totalnie, ale w każdym razie jest ban. Maszczo i Skarpem za takami strem. Icicle, Crash, Earthquake i Close Combat. Sheer Force. Ja prawie zamknąłem sobie na ten, zatrzymałem prawie nagrywanie. U mnie zaś jest Harambe, Slugging z Giga Impactem, który jak na razie chyba zaorał wszystko na hita. Bo tylko ty, parę bo razy nie trafił frajer. Właśnie to. Dodatkowe następujące ruchy Choice Band, bo czemu nie? Okej, okay, u mnie na drugim miejscu jest Dymian, Ice Punch, Crunch, Close Combat i Earthquake Choice Bandem. Steadfast, który zwiększa speeda jak flinchowanko, jest intakt. Dymian, a.k.a. Furas, tak. Furas. dalej mamy Byczek, a.k.a. Doge, Manek Trick, następujące ruchy. Taki choice Scarfik, bo szybkości nigdy za wiele. Szczerze, jakby się tak zastanowić, to twój Harambe to też jest Furas. Tylko, że ten z takich już czonki. Harambe to czonki Furas. U mnie jest T. Z atakami Volt Switch, Bug Buzz, Energy Ball, Thunderbolt, za Plate'em, który mu to wszystko tam... Oj, coś mi się wydaje, że źle wypowiedziałeś nazwy ostatniego ruchu. Thunderbolt? Mhm. Ostatnio powiedziałeś to trochę inaczej. Thunderbolt? Nie. Energy Bolt? Nie wiem. Nie. Thunderbolt! Thunderbolt! Nie, to jest Thunderbolt! No. Thunderbolt. Dobrze, już idealnie. Lasagna, a.k.a. nie pamiętam naprawdę. Honchkrow. Z ruchami Drill Pack, Fly, Toxic i Night Slash. Następny jest Imposta! Giga Drain, Cliff Smoke, Spore, Body Slam, Regenerator, Abilitka, Experience Share, bo dajmy mu poziom, bo zasługuje. Bo jest samotną matką bez bąbelków.
więc o, może dostać to mi przypomniało coś. No, to mi coś przypomniało. Idealne przejście, no ale właśnie. No to jeszcze chwilę poczekamy. Red Wolf, Zoroark z Charcolem, żeby wzmocnić Flamethrower, żeby oszukać kogoś, że jesteśmy innym członkiem drużyny i pozostałe ruchy następujące. No a u mnie Kici Kici V2, Drought, Flamethrower, Silverwind, Quiver Dance i Solar Beam trzymający Charcoal, żeby zwiększyć jeszcze bardziej siłę tego Flamethrowera. Bo słońce to za mało! Coś wspaniałego. Kolejny pok to Masterka Jinx, czyli chyba mój ulubiony lodowy typ. Lodowy Pokémon z następującymi ruchami i uczy się Energy Balla zarówno w tym haku, jak i normalnie. Tyle mam do powiedzenia. Okej, u mnie jak ostatni szczupi trzymający Expert Belt z atakami Aqua Jet, Waterfall, Crunch, Ice Fang z Rapskinem, bo po co komu Speed Boost? Coś w tym jest. U mnie jest Mordor, Magmortar, który w poprzednim odcinku miał jakiś coś koło 60 poziomu. Mordo. To jest Mordo. Mordo! Mordo. Mordo. W następujące ruchy, bo on nie wie, czy jest bardziej fizyczny, czy specjalny, nie ma pojęcia. Jeżeli to Mordo, to jest special boy, ale dobrze, to wszystkie Pokémony, które mamy tutaj. Czy, panie Piotrze, zanim przejdziemy do rozgrywki właściwie, masz coś jeszcze do dodania? Wydaje mi się, że Harambe nie jest furasem, wiesz? Wydaje mi się, że to nie jest furas. To tylko tyle chciałem powiedzieć na początek. To sobie możesz myśleć, ale co z tego będzie? 3, a boom! Otóż to. Bardzo podobało mi się to wcześniejsze twoje przejście do tego, co chciałem wspomnieć, tak. I z kolei ja wspomnę o tym, co zaczęło nasz odcinek, czyli twoje śpiewańsko. Przypomnij proszę ludziom, ile masz w tej chwili, kiedy to nagrywamy, lat. 27. No to ja mam jeszcze 24. I uważam, że śpiewanie piosenki o kaczuszce jest bardzo adekwatne do naszego wieku. Przy czym na przykład dodam, że chwilę przed rozpoczęciem nagrywania wszedłem na Instagrama prywatnego zobaczyć, co tam u prywatnych znajomych. I widzę typiarę. Wakanbery jest... Gyarados. W sensie ten nieważne. O, to było od tego elektrycznego. I to był kryt. Fajne. Nice, brawo. Więc, typiara jest w moim wieku. 25 lat już. Okej. I ma gówniaka, co jest oczywiście naturalne, no to jest normalny wiek. No, jakby 19-latka miała gówniaka, to bym nic złego nie powiedział, no bo to też jest normalne. Ale, co jest dla mnie nienormalne, to, że niektórym totalnie odwala, i jak przed dzieckiem, przed narodzinami. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie, chyba nie skojarzyłem tego. To są twoje słowa chyba nawet. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ja chcę się kersować. Więc, w każdym razie, typiarka, powiedzmy, przed całym boomem swojego dzieciaka miała jakieś tam, powiedzmy, zainteresowania. A teraz, ilekroć widzę, że coś wstawia, to jest instant gówniak. Ja tak sobie myślę, przepraszam bardzo, czy jakby... Nie chcę tutaj generalizować, ale czy takie osoby nie mają nagle już zainteresowań? Coś, nie wiem. Jest coś, o czym nie wiem, naprawdę. To zależy chyba od rodzica rzeczywiście, wiesz? Możliwe. Ale no kurde, no... Dragon Gem Outrage, śmiech, o no. Śmiesznie. O! Ja w ogóle dostaję Outrage'em po ryju od Fraxera i... Ja dostałem od Haxorusa i to jest koniec tył. O! Szybko poszło. No nie tak szybko, ty był z nami bardzo długo, także ripy w czacie, bo tu to był niesamowity członek tej drużyny. To był bardzo niesamowity, ale wiesz co, chodzi mi o to, że szybko było, bo mamy dopiero 11 minut nagrywania. Ale to tylko jeden Pokémon. A to tak, to powiem faktycznie. Ci, że Iris jako trener jest niesamowicie przygotowana na wszystko, także uważaj.
Jestem niepocieszony. Tyle powiem. No, czyżby, co za debil. Czyżby Dymian też schodził? Chyba ta... Jestem debilem. And brawo. He lived. Brawo. To tell the tale Ej. Another day. Spójrz ale na moje ekran. Co mnie zasmuciło, Iris nie ma tutaj High Dragona. Szkoda. Spójrz na mój ekran. Jakim jestem debilem. No co, cóż ja ci powiem? Powiem tak, ja będę się setupował, bo jak... Nie, dobra, okej. Okay. To już chyba przegrałem. Zaczynam poświęcać. Mam to gdzieś. Mam to gdzieś, bo to jest plus 4 fracture i nic mi tego nie przeżyje. Więc... no ktoś musi iść w odstawkę i nie wiem, czy to nie będzie Mordor, bo jest najsłabszym Pokemonem. Jedyny minus, straciliśmy tu niestety. Także F w czacie, błyskawice w czacie. Cokolwiek. Już skończyłeś? No. Ile ona miała? 3 Pokemony? 6 Pokemonów. Ale potrójną walkę miała. Ale to wszystko czyściłem tak! Pum, 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 pum! Tylko raz się potknąłem, bo Haxorus był szybszy od Lucario. Podziwiam. Mam nadzieję, że masterka zdoła powstrzymać... No, będzie szybsza na pewno. I przede wszystkim, dzięki Rivalry, ten Ice Beam jest jeszcze mocniejszy. Wow. Ez? Tak miało być. Bardzo mi przykro, że Magmortar padł. Naprawdę lubiłem tego gościa, ale był najgorszym członkiem drużyny, więc... Cóż, no, siła wyższa. To no chyba, na którym chyba... poziomie był Magmortar? 48. Okej. Okay. No, także... Szkoda, wielka szkoda. Ale przypłaciłem nieznajomością własnego setu, własnego Pokemona. To przez to, nie? Choice Band Cares. Choice Band Cares. Big Brain Play. Niesamowity Big Brain Play. Nie chce mi się wierzyć w to, co zrobiłem, nie? Choice nie, Band nie, Cares. Nie, ja tego nie chciałem powiedzieć. Przepraszam, profesor Juniper. Co jej powiedziałeś? Nie, że bo może się pyta, czy żałuję tego, że wyruszyłem na przygodę pokemonową. I ja powiedziałem tak, bo przeklikałem i jej się zrobiło przykro. I mi jest teraz przykro, profesor Juniper, nie! Się wydar. Ale dostałeś Master Balla, to chyba wygryw życia, co? Profesor Juniper, wróć! Ja uwielbiam, naprawdę, kocham cię, nie obraziła, uciekaj. Obraziła się, już nie wróci. Już nie wróci. Już nie wróci. Takie pytanie... Uczucia, to jest taka fajna, profesor. Takie pytanie, co sądzisz o... nie wiem, o jakimś pomyśle na tytuł filmu w stylu Choice Band Cares, coś tam. Zapisałem to tak w razie gdyby, ale nie wiem. Tak. 1000 IQ Play, zobacz teraz. Tak. I zrób taki clickbaitowy ten. Dobra, jestem za. Znaczy to będzie dla ciebie, bo to jest twój odcinek. To ja będę to musiał zrobić. No. No dobra. I ty będziesz montował te wszystkie śmierci. Wymyślę. Wrzucę te śmiejące się, płaczące emoji, czerwonych nie, strzałek fuj. Na pierwsze. Tak. To ma być clickbait na pełnej. Dobrze, to w takim razie, moi drodzy, proszę teraz o minutę ciszy. Gdyż... niesamowity członek drużyny. Człowiek, który był z nami bardzo, bardzo długo. Jeszcze za czasów małego tyciego czolciczka słodkiego. Tutaj, tu on jest. Tutaj, u mnie na półce. Tutaj stoi, teraz go wziąłem w ręce. To jest fuł, którego dostaliśmy od widza. Nie odszedł niestety. Ale pozostanie zawsze cię gorąco w moich serduszkach. Tutaj będzie teraz siedział i sobie patrzał na... Dobra, może nie będzie siedział, bo spadnie zaraz i się zabije. Za wcześnie chyba. ale panu niestety... Piperu, tak? Jest taka sprawa, że ja będę chciał kluć. Dwa pokemonki. Ja fungusa nie złapałem to. Daj mi chwilę. Szybko polecę po tego fungusa. Spoko, to leć po fungusa, a ja będę miał do ciebie bardzo ważną sprawę. A to ty już możesz zacząć kluć tego pierwszego, bo ty masz dwa Pokémon tutaj. No. I właśnie dlatego będę miał do ciebie bardzo ważną sprawę. Okay. Bo tak się składa, że pan Piotr nie posiada niestety
tego. Czekaj, bo gdzieś miałem tutaj... A, tu jest Legit Pok. Pan Piotr niestety wyłączył telefon, a potrzebuje machnąć rzuty kostką, więc czy mógłbyś mi pomóc? No oczywiście, że tak. No i super. Co ja miałem jeszcze powiedzieć? Dostaliśmy informację, że jest wielki sztorm na ścieżce numer 7, czyli tam, gdzie jest ta chatynka, tam, gdzie się Landorusa czy tam Tundurusa widzi. To chyba w zależności od wersji. Tylko czekaj, wyciągnę dwie dobre kostki, bo tutaj mi się namnożyło. A ty będę rzucał takimi kolorowymi. O, teraz tym... A, rzucaj. To jest 1-6. Okej. Okay. 1-6, level 45, Nuggets. Ja się boję tam iść, tak szczerze. W sensie na tą ścieżkę wyżej, bo jak tam będzie Czeren? Jak tam będzie Bianka? Jak tam będzie cokolwiek? Nugget. W sensie... Nie wiem dlaczego takie imię, ale... Bo to jest Chimken. Okay. No może faktycznie. Hasty Nature, Technician. Czy to jest w ogóle legalne? Panu Delibirdu. Fun fact, Technician jest legalny. Powder Snow, Quake Attack, Present i Splash. Jest legalny. Jest legalny? No, super. No. Ja teraz kminię, co ja chcę wziąć do drużyny. Kmień, bo ja będę zaraz levelował sobie. TM61 mówiłem chyba. Wydaje tak? Wydaje mi się, że będę brał tego Gligara. Okej. Okay. Chociaż... Nie wiem dlaczego, ale mój Nuggets miał Will-O-Miss, kiedy on się go nawet nie uczy, więc spoko. Ja wiem co, przestań, patrz. O, tada, dzień dobry. O, wygryw życia. Pamiętasz, jaki miał mieć level? Bo ja na przykład nie. Nie, ale myślę, będzie... że sobie jakieś rozdamy może, co? A, nie, jest czy możliwe. Czy jestem w stanie wykminić, jaki te 1000 miał ten... Ja to sprawdzę teraz, poczekaj, gdzie ja mam telefon? Daleko wiesz, stąd! Wiesz, że Delibird uczy się w tej wersji Crabhammer? Pan Bartek Tarczyński pewnie napisał. Chociaż nie, jak to było w poprzednim odcinku? Nie, w poprzednim odcinku walczyłem cały czas w gymie. Więc to było 2 odcinki temu, to było na moim kanale, więc pan Bartek Tarczyński napisał. I teraz to się przyda, widzisz? Widzisz, ja to wszystko tutaj mam przekminione. Brawo. Dobra, jak tam u tego Nuggetsa ze staty... Nie jest taki zły? Nie, ironicznie, nie jest taki zły. Ile on ma z tych... Crabhammer, Frostbreath, Seedbomb, co? On jest chory gość. Czekaj, bo ja chcę koniecznie zobaczyć. Dokumentacja. Pokemon Changes. Bardzo mnie interesuje. Nie poprosiłem pana Bartka Tarczyńskiego o levelowańską w poprzednim odcinku. Zapomniał. Delibird. O panie. Co? No Delibird jest generalnie niebywale potężny, bo ma atak z 55 na 95. Okay. Spec atak z 65 na 105. Speed z 75 na 115. On dostał boosta we wszystkim. Szczerze? Jakbyś dostał jakiś fizyczny... Chociaż nie, on specjalny atak też ma dobry. Daj specjalny ma lepszy i ma ten... Nie, właśnie, bo on ma Technician. A ruch, który zawsze trafia... zawsze krytuje... Jest no, ciekawy. Dobra, kryt zadaje razy 1,5 plus Technician, czyli w sumie masz 90. Ice Beam... 2,25. Czekaj. Ice Beam zawsze trafia. Tak, ale 40 razy 2,25 to jest też 90. No właśnie, ale Ice Beam zawsze trafia. A to omija w razie czego jakieś boosty czy coś. Nie wiem, to jest taki... No nie wiem. Nie wiem. No w każdym razie został i tak jeszcze drugi pok do wyklucia. Także zaraz zobaczymy. Może go wezmę, może nie. Czy ty coś oglądasz? A, oglądasz. Poczekaj, już patrzę. Okej. Okay. Nie, Houndour jest ten. Okej.
Słyszę to. No ja też słyszę, ale... Ale szukam tego T-1000 nieszczęsnego. Dobra, daruj sobie, dolewelujemy do jakiegoś normalnego tego i będzie git. Dobra. Ja też na tym skorzystam. Słuchaj, potrzebuję znowu losowańska. Okej. Okay. 2-5. 2-5. Tak naprawdę pewnie nie losujesz, tylko mi wybierasz. Czy słyszałeś rzut kostką? Nie, tego akurat nie. Dobra. Level 30. Ptolemeusz. Ptolemeusz? Nic mi to nie mówi. Może jestem upośledzony, ale... Ptolemeusz. Ptolemeusz. Prometeusz. Ptolemeusz. Rzuca morda. Ja tak nie biorę tego T-1000. Bo to by była moja czwarta weakness na ogień. Szkoda. Szkoda. Chociaż... Ej, ale żółtą... Nie mogę. Chciałbym, ale nie mogę. Aj, tam wydziwiasz. Dobra, mami. Astonish jest legalny, protek legalny, nasty pod legalny. Tak, to jest mój drugi? I szczerze mówiąc, człowiek czuje dobrze. Level 30 must be. Ale fajnie. Lubię tego Pokemona, bardzo lubię. Żółta morda jest niebywale dobra. Jakiś nie-weakness na... Ha? Biorę Embora. Oh. Okej. Okay. Chociaż nie, bo już mam Fire Type. Ciężko! Czy ja chcę Pain Split? No chcę! Ominous Wind, no niezbyt. Może nie tym razem. O Boże! Przeskipowałem jeden level, przepraszam. Dobrze. Jest 31 zamiast 30. Czy to oznacza, że dostajesz jeden level? Tak. Ej, a jeśli zdecyduję go wziąć do teamu i ty też weźmiesz coś do teamu i będziemy sobie dodawać te levele, to wtedy mniej? A ty go chcesz do teamu? Tak. Czy zrobisz to tylko out of... W sensie, ja naprawdę chcę go do teamu. Nie, to jest naprawdę... To jest bulky pok, wiesz. To się naprawdę przyda. Ja miałem gdzieś Eviolite'a na pewno. A już wiemy, co to potrafi. Czy ja mam jakieś Dragon Type'y oprócz... Nie mam. Jest. Tego też nie chcę, tego... Też nie chcę, tego... Też nie chcę, niestety... A Handower nie ma Flashfire? Albo Handum nie ma Flashfire? Ale to jest Dark Type, to jest kolejny weakness na Fighting w tym momencie. Też. A. Ja tutaj mam bardzo... Tentakul! Ale już mam Water Type'a. A to jest kolejny weakness na gram. Szczerze, biorę tego tutaj Mariusza. Mariusz pod odrużyny. Dobra, to daj mi chwilę, to ja zanotuję sobie szybciutko. Momencik, 25, koło 30. Dobra. Ja... To czekaj, to ty proponuj, ja sobie z nim troszeczkę pojeżdżę z Sudbelem, żeby on mi szybciej wylevelował. Proponuję... jakie masz levele? Ja mam 65. To weźmy sobie obaj tego jednego Pokemona do 65. Albo, nie wiem. Nie. Dobra, to ty do 65, a ja do 61. Okej. Tylko czekaj, znajdę tego. Mhm. Gdzie jest Sudbel? Wiem, że miałem Sudbel. Tylko wiesz co, będzie taki albo jeden problem. Masz. O nie, ani mi się w ogóle wasz ewoluować, typie. Co, zostawiasz go takiego ze Violite'em? Oczywiście, żółta morda. Problem jest taki, że... ja nie mam tylu cukierków. Pojeżdżę po prostu. Okej. Żeby wbić ten... Ja nie mam odpowiedniej ilości cukierasów. Nie, bo on nie leveluje przez speed-up. On leveluje przez to, że ma mimik. Dobra. A, możliwe.
Nie no, ja szału dostanę. Gdzie miałem ten Everstone? Przecież ile można... Ja za każdym razem, jak on chce ewoluować, to ja już mam, wiesz, szybciej oddycham, nie? Everstone. Dobra, Future Sight. Nie sądziłem, że... Nie w tej grze. Nie sądziłem, że kiedykolwiek użyję w ogóle tego itemu, ale jednak... Minluk nie chce. Ojejku. No i właśnie, panu Piperu, jak mi się skończyły cukierasy, to jak to rozwiązać teraz? Tobie się teraz skończy cukierasy? Mhm. Ale przecież ja ładowałem nam cukierasy. Ty nie levelowałeś poków, a ja tak. No tak. No to... To dodasz je później. Te pięć. Kiedy, naprawdę, jak bo ja no, teraz, nie, teraz nic nie zrobimy. Dobra, spoko, spoko. To będzie będę miał 5 leveli w plecy. Dobra. To, dam radę. Dobra, Mariusz, szybciej te poziomy łap. O, Mimik, tak. O, dobrze. Mariuszek. Jej, Mariusz, wszyscy razem. Mariusz. Dobra, moment 28, 15. Mariusz Junior. Ej, powiem ci, że Mr. Mime jest obrzydliwie paskudnym Pokemonem, ale jest dobry. Ma, jeszcze w tych generacjach ma swój urok, w sensie przed szóstą Mr. Mime ma swój urok. Później... Dobra, ogólnie Mr. Mime jest o 10 punktów szybszy, ma Technician Loop Filter, co jest piękne. Czyli chyba tak jak normalnie. Techniczny filter, Psybeam, tak, sprawdźmy. Confusion, Psybeam ma 65, okej, okay, czyli z Confusion niby dostaje więcej. Tylko czy ja mam, teraz jest pytanie, czy ja mam Technician? No to odłóż się, ja Mimik. Filter. A no w sumie tak. I sprawdzimy sobie Mariusza. Mhm. Co ten Mariusz? Oby Technician. Soundproof. Dobra, teraz chwila, moment. Czy Mr. Mime może mieć soundproof? Ale to już nie jest nasz problem. Jeżeli jest w tej grze i dostał go, to może mieć soundproof. A, okej, okay, no to nieważne. W sensie... Mime Junior był legalny, to znaczy, że gra tak. Ma tutaj wgranego soundproofa. I wydaje mi się, że Mr. Mime może mieć soundproofa. Tak, ale... to nie wiem, może to jest jego hidden. W sensie Mime Junior był legalny jako soundproof, ale w dokumentacji nie widzę, aby ten miał soundproofa, więc nie wiem. Podejrzewam, że to jest niedopatrzenie z naszej strony jakiegoś. Mr. Mime ma normalnie tego soundproofa. Możliwe. Dobra, z racji tego, że ma soundproofa, wchodzi Psychic na pewno. Chwila, moment, bo chciałbym tylko powiedzieć, że scrollowałem sobie chwileczkę dokumentację. I pragnę nie przejść obojętnie obok faktu, że Flareon w tej grze ma Sheer Force. Okej. No to jest coś, zdecydowanie. 7, bardzo 8. Bardzo mnie boli fakt, że nie dostałem ani jednego Flareona. Chyba jakiegoś, nie dostałeś jakiegoś Eevee? Nie dostałem żadnego. W sensie jak Eevee już był... Czekaj, zaraz zobaczę. Nie było żadnego Eevee. Żadnego Flareona. No. Czy możemy się ruszać dalej, czy coś? Bo nie... Tak, myślę, że tak, bo ja teraz będę jeszcze tutaj starał się coś dopasować temu Mime'owi. Na przykład Thunderbolt, okay. Nie wiem, czy się uczy. Co ja w sumie tak sobie teraz myślę, że może bym dał jakiś fajny TM mojemu szanownemu temu. Jak mu tam? No jakoś mu tam jest na pewno. Toxic? Zamiast Willomysa Znaczy, Willomys i tak zostanie, ale Toxic? Focus Blast? Uczysz się Focus Blasta? Uuuu, jeboj! Fajnie.
Chociaż zastanawiam, dał mu chyba Shadow Ball. Chociaż... Może warto? No, dam mu Shadow Ball. Okej. Okay. Dobra. Jakoś ten mój składzik nawet wygląda, powiedzmy. Oj. Ale na lidera nie pójdę, nie ma opcji. Nie, ja powiem ci szczerze, ten lider mnie pokona. Iris jest przerażająca. W sensie ona jest tak dobrze przygotowanym do gry liderem. Do walki. Hmm. Naprawdę. Jestem zaniepokojony. A jak wyglądają staty Mariusza teraz? Już ci mówię. Ej, ja tutaj nie mam Iris. Ja mam Drydena. Ty masz Drydena tutaj? No. Ciekawe, co będziesz miał. Będziesz miał Rotation Battle. Weź mnie nawet nie denerwuj. Jak dla mnie, lepiej. Staty. 181 spec defa, 170 spec ataku. Atak. 170 spec ataku. 170 spec ataku. Nie tak dużo. Nie tak dużo. Okej, okay, porównajmy sobie. Tu mam 177. No. A on jest 195, 200. Co prawda nie ma efałek żadnych na sobie, ale... No ale nadal jest... Fajny wynik. Boże, jak zaraz padnę. Już mnie nie ma. Już się pożegnałem, już dobrze. Ej, wiesz co? Mogłem w sumie tego Yamaska nauczyć Curse i dać mu Choice Band. No mogłeś, ale masz już jednego Choice Band Cursera. Po co ci drugi? Faktycznie. Dobra, Giga Impact. Ciekawy, czy coś takiego jak Milotic wytrwa. Co? Nie od tego Pokemona. Ja pierdziu. Chora rzecz. Wchodzisz i wychodzisz. Mhm. Niebywałe. Dobra. Patrz, jak go teraz zbambuzluje. Wchodzi sobie taki niby Yamask. Teraz on nie wie, co się dzieje. A, i wiesz, tam myśli, o dobra, to ja go nie zaatakuję normalnym, tylko na przykład, nie wiem, bite użyję, czy coś, a ten wtedy, a tu właśnie, że dupa. O, Sucker Punch, patrz go. O, co to, niezbyt efekty, o, a gdybym użył na Stiplot? Aby było. Kangaskanik, dobrze. No to co teraz pan Kangaskan mi zrobi? To fungus. I nie wiem, co tu mogę zrobić mu. O-o! Ej! Tak mi dobrze. Już, dobra, już troszeczkę... Już emocje troszeczkę opadają. Dobrze. W ogóle oni powinni zrobić warianty fungusów. W sensie w kształcie każdego Pokebola. Wiem, że w tak? jakimś romhaku, albo w haku, albo w fangame'ie jest takie, że są fangosy, które są Great Ballami, Ultra Ballami, Master Ballami i tak dalej. Okej. Okay. Ja widziałem jakiś ten... Jakiegoś tego... Elektroda, który miał jakieś formy innych boli. Mm-hmm, no, też. Co było bardzo spoko. Czy Voltorb Elektrody? No tak, no. Wiesz, że Voltorb jako Pokeball, ja, ale to później by się odwracało najwyżej. Masz. W sensie nie, mówię, Voltorb jako Pokeball, a Elektrod jako różne bole. Co według mnie było spoko. Ojej, Mariusz, idź! Idź stąd! Mariuszek! Dajesz, Mariusz jest w ogóle w Cherish Ballu. Nom. Dynamic Punch to nic dla Mariusza! Ten konflikt znaczy... jest troszeczkę gorzej, no. No tak jakby trochę. Przebij się, Mariusz! Nie! Nie siebie! Oj! Rip? Jit! To był początek nie. i koniec Mariusza w tym egloku, nie? Mariusz! Nie! Mariusz, ty dziadzie! Nie, jednak... Klasyczny jit. Mariusz, proszę. Zrobił się. Swoje. Szkoda go. Ej, ten Machamp ma już wszystko. Ice Puncha, Stone Edge'a,
wszystko. Hmm. Czego sobie zażyczysz, czego sobie zapragniesz, nie? Machamp, ten ma... Kurde. Kurde, naprawdę go szkoda, bo ja już go polubiłem. No ja polubiłem też Mariusza. Ej, chyba masterka będzie szybsza od Garchompa, co? No, powinna. A może to jest Scarf Chomp? Zaraz się dowiemy. W ogóle, to jak pokonam wszystkich, to trzeba będzie kończyć odcineczek. No. Wow, 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 wow. Ej. Dobra, ten Machamp na szczęście śpi, ale Mariusz! Swoją drogą zauważyłem, to był kryt. Jak ty dzisiaj się wydzierasz, a ja jestem spokojny, cichutki i grzeczniutki. Mnie dzisiaj nosi. Śmierć się tu mną poruszyła. Jeszcze Kong do tego? Nie. Mną bardziej poruszył Mariusz. Ej, to było proste. Z masterką jest wszystko proste. Boję się, że ją stracę na liderze. To jest bardzo możliwe. Wiesz, kolejny poczuję się chwilę pan. Zbyt pewnie. To był kryt. Nie, to nie był to kryt. Nie był kryt. What? To jest Iron Fist Kong. Dobra, trzeba gnoja na szybciora wysadzić, wyjaśnić. Ciąg za wajchę, Kong. Ale Mariusza szkoda, no. No wielka szkoda, naprawdę. Kurde, taki śmieszny koleś. Dobra, ej, ciekawy, czy Strix wytrwa... Jestem Kongka, jest słońce, mam węgiel, jak prawdziwy Ślązak, wysadzam gnoja. Dobrze. Earthquake, go! Ciekawe, czy wytrwa. Pewnie tak. Wow. Jakby podziwiam. Jest ten uczuć, kiedy... Możliwe. To jest ten uczuć, gdy Harambe jest tak mocny, że on nawet nie... Jakby ten truant mi nie przeszkadza już, nie? No. Już bardziej tylko mi przeszkadzał. Tylko na jednego Giga Impacta tak wysadziłeś. Nie, to był jeden Earthquake. Earthquake, odejm. A no tak. No. Chory pok. No co jak co, ale Harambe jest broken. Szczerze, to ja uważam, że Truant jest mniej broken abilitką niż... inaczej. Truant mniej nerfi Slakinga niż gdyby miał to być slow start. No. Daleko patrzeć. Gdyby Regigigas nie miał slow start, to nadal by był słabym Pokémonem. No to... Znaczy... O, Fire Punch. Ginę, Ban ma ginie. No nie, no ile można. Ale to jest w słońcu. Żartujesz chyba. O, Titar. No tak, są takie tutaj dziwne rzeczy właśnie. Ej, w sumie to Harambe. Jakby... Tyranitar to jest chyba... Ja uciekam. Póki co mój... Ja muszę poważnie zastanowić się nad tym, co ja wybiorę do drużyny. Bo fighting type'y... To mnie klepią jak... Najman podłogę, czy jak to się tam mówiło. Jak Najman matę. Zauważyłem ogólnie, że Tyranitar to jest bardzo groźny jak dla mnie przeciwnik, ale dałem sobie radę. Co pokonałem, to moje. Ding, 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 ding. Może w końcu lider coś? Proszę? Chyba jednak jeszcze nie. Jeszcze się pokręcisz tutaj troszeczkę. Jeszcze tak z trzech trenerów masz przed sobą. Albo dwóch. Aż tyle. Wolałbym nie. Dobra, no to Mariusz. Co za ukradłeś, to twoje, no. A skradłeś nasze serce. To na pewno. Mariuszek. Co ty teraz biedny bez niego zrobisz? No to jest właśnie dobre pytanie. Czy ja mam jakiegokolwiek psychic type'a tutaj? Otóż nie. Najpierw spróbuję wykluć to, co się kryje tutaj w A. Okej, czy ja mogę w tym czasie się poruszać po tym gymie, bo chyba niewielki będę miał... Tak. Jakby... Ne. Szkoda gadać. Dobra. Nie wiem, może jestem za głupi, ale nie umiem tego przejść i nigdy nie umiem. 4, 5, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 6. Dobra, tu. O, 14 box. 4, 4. Gocha z leftoversami. Najlepsze jest to, że jeżeli to jest to, co ja myślę, to będziesz miał bardzo ciekawą reakcję. Dobrze, zapisuję. Panie Peteru, proszę teraz się wstrzymać, bo kluję. Wstrzymuję się. Proszę się wstrzymać, bo to wstrząsające będzie. Dobrze. Się wstrzymałam. Czekam na ciebie. Bup. Gocha przez samo H. Ja nie wiem, czy... Nie miał któryś z nas już gochy. Ja miałem, ale w innej serii. To jest Tangela, nie? Nie. A. I teraz, moi drodzy, zagrajmy w grę. Co to za Pokémon? Moja ulubiona gra. I teraz tak, sprawdźmy sobie. A mianowicie Gocha na poziomie pierwszym ma ruchy Avalanche, Ice Punch, Focus Punch i Sleep Talk. To teraz pytanie, czy zgadniesz, a ja tylko sprawdzę, czy to jest na pewno legalny Pokémon. I gdyby ktoś nie zrypał, to faktycznie by to był ten Pokémon, co myślę. Sleep Talk, Avalanche, Ice Punch, Focus Punch. Nie wiem, jakaś Weavile, Sneasel? Nie, ułatwię ci to. Sleep Talk to jest ruch, który najbardziej tutaj jest mylny. Właściwie nie bierz go pod uwagę przy sprawdzeniu movesetu. W sensie nie będę sprawdzał movesetu, ale co to może być? Czy to jest Ice Type? I zwróć uwagę. Tak, i zwróć uwagę na Adamant. Okej. Okay. I Snow Cloak ma. Ten Focus Punch mnie tak tutaj. No bo wyjątkowo ten lodowy Pokémon jest nie tylko lodowy w tej genie. W tej grze. Czy to jest drugi Bertik? Tak. To byłby drugi Bertikom, tak. Tak. Dobra, ale czy niestety. Mam dalej walczyć, czy czekać? Znaczy, no... Jak wykluję, to w sensie... jeszcze... Okej, okay. To ja czekam. Dobra. W takim razie. O, shit, to teraz box numer jeden. Uuu! Nie, ale fajna zabawa, gdyby ktoś 3, nie zrypał, no to by było fajnie. Hit Deny przez 3D. Hit Deny. D-d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 -n. To jest na 30. Hiddddn. Pedo. Hiddddddn. Czy to będzie Anon? Into the unknown. Into the unknown. Fun fact. Nigdy nie słyszałem tego utworu. A żał. Wersja pani Gat do Disco jest bardzo spoko. Okej. Hiddddn. Swoją drogą, jeśli chodzi o Panic at the Disco, to jest, wiąże się z tym taka fajna sprawa, ale to zaraz powiem. Trochę mu daleko do Anona. Łaj. Czy chcę? Oczywiście, że tak. Hi-deny. Mhm. Ale jak tak patrzę, to jest kinda bulky. Nie kinda spec atakujące. Water Rock. Curse, Water Pulse, Tackle, Head Smash, Natural Cure, TM10. Wydaje mi się, że to jest legit. Ale z tym legit. Jest legit. Także HDDN na razie ląduje w boksie. Bo tak. Dobra. Możesz. Czy ja mam to rozgrać? Dobra, super. Jeżeli chodzi o... O czym ja miałem teraz mówić, patrz. O, Panic at the Disco. A, tak, Panic at the Disco, no. Ja mam takie wrażenie, nie pamiętam, jak się nazywa ten wokalista niestety, ale w jego przypadku, przy tym jak on okropnie wysoko śpiewa, to mam wrażenie, że jak jest jakiś menedżer, czy ktoś taki, co opiekuje się tym zespołem i on jakby decyduje, czy jakiś utwór wyjdzie na jakby publiczny świat, czy też nie. O, Hustle. Patrz, jak nie trafi tym 100% celności Ice Beamem. Patrz. O, jednak nieważne. Więc, jak on... Przepraszam. Jak według... A, bo ty strejsowałeś Hustle. Tak. Okej, okay, już miałem takie... Tak, tak, ale... tak. Co? No to właśnie to.
nie ryzykuję. Tyle powiem. Więc, jeżeli chodzi o tego gościa, mam wrażenie, że jak on śpiewa, to taki menadżer słucha, tego jest fajnie i mówi, no, powiem ci, dobre, ale spróbuj wyżej. I oni tak z 10 razy jeszcze. I ten gość robi. Dobra, wyżej. Wyżej. O, dobra, teraz jest dost... Chociaż nie, wiesz co? Dałbyś jeszcze trochę wyżej. Earth Power. Na Flygonie? Interesujące. Co w sumie teraz mi podsunęło pomysł na odcinek z Showdown? Czy ja użyłem Flamethrower na Flygonie naprawdę? Czy jestem debilem? Czy przez to zdechnę teraz? Czy to był misklik? Ja nawet nie kliknąłem strzałki. Ja nawet nie... Przysięgam. Czy możemy wyłączyć tę grę? Ja myślę, dokończ tą walkę i skończmy już ten odcinek, bo w tym odcinku za dużo złych, dziwnych rzeczy się dzieje. Czemu mój Gligar nie chciał wylewelować? Bo pewnie ja musi przysięgam. Być 18. Ja przysięgam, że ja nie kliknąłem tego. A, bo on w nocy. Ja przysięgam, że nie kliknąłem strzałki. Przysięgam. Nie wiem, jak to się stało. Klikam, Dark Pulse, wchodzi Flamethrower. Nie wiem. Czy mogę stąd wyjść w końcu? Nie wiem, daleko mam do wyjścia? Ja mogę wyewoluować Gligara za 30 minut. Dobrze. Czy ja mam jakiś... ten... Jak się ten nazywał? Escape Rope? Wiesz, co jest najgorsze? Musiałbyś, żeby tak teraz... Jak nie masz Escape Rope'a, to musisz dojść do Draydena i wyjść dopiero. Bo ja się na tym złapałem też. Ale myślę, że to zrobimy w następnym odcinku. W następnym odcinku też zobaczycie Alucarda już w pełnej swojej chwale, czyli po prostu wyewoluowanego, bo niestety nie będziemy teraz tutaj siedzieć i gadać o głupotach przez 30 minut. Możemy sobie porozmawiać. Peter wróci teraz do... Chcesz wrócić do tego, czy nie? Jeszcze nie. Nie, coś ty. Nie, już walić. Ale to ja teraz jeszcze szybko wtrącę dwie rzeczy, bo byłem tak zaaferowany tym, co się dzieje na ekranie, że nie powiedziałem wam o kulinarnych podróżach Papera, mianowicie bardzo szybkie, bardzo proste, kulinarne podróże Papera. Kanapka, albo właściwie burger ze świeżej bułki, nazwijmy to kanapką, z serem halloumi. Bierzecie kostkę sera halloumi, on jest teraz dostępny wszędzie w Biedronce, najłatwiejszy do dostania, ale w każdym sklepie już teraz ser halloumi jest, robił się popularny ostatnio i bardzo dobrze. Bierzecie taką kostkę, ta kostka zazwyczaj starcza wam na dwie kanapki, przekrajawacie ją na pół, jeżeli chcecie zjeść jedną porcję, drugą sobie zostawić na później, albo po prostu zrobić dwie naraz dla siebie, dla partnera, partnerki, albo po prostu sami opierdzielicie dwie, bo lubicie zjeść coś na ciepło, to też jest spoko. Mianowicie, bierzecie i po prostu wrzucacie na patelnię grillową ten kawałek sera, owinięty w papier do pieczenia, ewentualnie sam, jak wolicie, jeżeli chce się wam szkrobać patelnię, to wrzucacie samą. Delikatnie przyprawiacie solą, pieprzem i jakimiś ziołami, jak wolicie. W międzyczasie przygotowujecie sos, jest to jogurt typu greckiego z dodaną solą, pieprzem i ziołami, oregano, bazylia, cokolwiek. Mocno ziołowy sos, możecie troszeczkę mięty dodać też na odświeżenie. Obok sera na patelnię wrzucacie pieczarki, które też plasterki pokrojone podsmażają się, zyskują ten brązowy kolor. Kroicie pomidora, żółtą paprykę możecie też pokroić i wsadzacie bułkę do piekarnika, żeby ją nieco odświeżyć i później to wszystko składacie. Bułka, sos, ser, pomidor, papryka, drugi kawałek bułki, bum, jest. Kanapka z serem halloumi, bardzo dobra, bardzo smaczna. Sosu zazwyczaj zostaje trochę więcej, więc możecie sobie go użyć na później do drugiej kanapki albo do czegokolwiek innego. O! Koniec kulinarnych przygód Papera. Okej. I w sumie jeszcze mam dwie rzeczy, którymi chciałem się pochwalić. Mianowicie to jest panie Bartku Tarczyński planszówkowy showcase, tylko że jest to książkowy showcase, a mianowicie przyszły do mnie dzisiaj taka cegła, bardzo ładna, bardzo fajna, nazywa się Ziemią Morze, książka. Jest to bardzo ciekawa seria, którą serdecznie polecam każdemu, kto lubi fantastykę. To jest coś, co czytałem bardzo dawno temu. Właściwie zaczęło się od tego, że oglądałem film. I finalnie skończyłem, że w końcu dzisiaj się zebrałem, zamówiłem sobie tą książkę i możliwe, że nawet zacznę ją zaraz czytać. Kto wie? Ale to chyba byłoby na tyle z mojej strony. Peter, czy masz coś jeszcze do dodania? Według mnie... To Slacking na pewno nie jest Furasem, bo Furasy są słabe, a Slacking
jest silny. Slugging to mąkę. Mąkę być silne. Pewnie ktoś mnie zabije za te teksty. Pewnie tak. Już na twoją głowę został wysłany płatny zabójca. Ja dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ta odrobina chaosa w dzisiejszym odcinku i strata tak dwóch zacnych Pokemonów, Flew oraz Mariusza, dadzą wam nieco do myślenia. Oczywiście wrzucajcie wasze ulubione momenty z Flew w komentarze. To było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!